Chewbacca. Nie wyjeżdżamy za ograniczenie prędkości na skrzynce rozjazdu. To znaczy przejazdu kolejowej, a nie rozjazdu. Bardzo dobre przyspieszenie. Ostatnia burza w regionie budziła ich grozę. Zgodzę się z panem, panie Michu. U mnie był trzeci stopień ostrzeżenia na jazdę z pieskiem Madzina. I potem mnie też burza złapała, ja. Pies był niestety mokry cały, wracając ze spaceru. Nie wiem, czy był zadowolony z tego. Ale był u mnie trzeci stopień ostrzeżeń, ten najbardziej niebezpieczny. Ponoć 5 km ode mnie, ale u Gracji i to naprawdę taki przejściocentymetrowy. No i sobie spacer wymyślnie. Pana, panie Michu, jak to z tymi burzami wyglądało? Chyba jestem ciekaw, jak to w pozostałej części Polski ludzie przeżyli. Kanał radiowy numer 7. A, to stuwa jest. Stąd. A na co to tutaj ograniczenie? To jest to? Nie wiem. To, że stacja? Może, że stacja, dlatego. W stronie miasta za jeziorem i rzeką zbudował. No, słucham dalej tej opowieści. Normalnie zaczyna się jakaś dramatyczna opowieść. Siodł trafił komuś w poddasze. No, to ciekawe wrażenie. Nie chciałbym doświadczyć. To była tragedia. Ja wiem, czemu tutaj został Farmer 440.
To jest wiem, to jest EU-43 z maszyny. Ja. Nie mam przypomniałem, że husarze mogą 160 jechać. Nawet nie bym powiedział, że chyba 200, nie? Niby ten pomysł do 230 mogą ustawić. Nie wygubaj mi się. Całe miasto w 30 minut stanęło się wielkim wiewiórem. No, u mnie też. Jak dobrze popadało, to nie wiedziałem w czym ja wróciłem. Czy ja jeszcze buty mam na nogach, czy nie wiem, czy po wodzie chodzę. No ale cóż, pies chciał iść na spacer, chmury jeszcze nie było. Idę z psem kawałek na spacer, patrzę się chmura. Staram się wrócić do domu, ale nie zdążyłem. No cóż, czasami i tak się zdarza. Paliły się światła na ulicy, z tej 15 jak góry przyszły. Nie wiem, u mnie to się zawsze zapalają światła, nie wiem, o 21, o 22. Szybciej świateł to się tu nie uświadczy, gdzie tam. Po co domu światła, jak się zaczyna robić ciemno? Na prądzie oszczędzają u nas. A tam pana to widzę, że nie. Bogate miasto widocznie. Właśnie wakacje. Jakaś przerwa wakacyjna na YouTubie też będzie pewnie odcinków. Będzie przewrócić parę dni. Nie wiem na ile uda mi się zapasy nagrać. U mnie nie będzie przez jakieś 3 tygodnie. Zobaczymy na ile się uda. Może i być przerwa w filmie. Będzie pan, panie Michu, planuje na wakacje jechać? To jest bardzo ważne pytanie. Jednak trzeba wypocząć w te wakacje, skoro już tu o wakacjach mówię. No, 80. Przedna. Na razie mówię, mamy tylko 5 wagonów na haku, potem będziemy mieli 9. Jesteście ciężej będzie jechało, nie? Okolica i nic więcej. Zresztą nie chcę, że lubię też i po okolicy swojej pojeździć. Mi to już by niestety przyjemności nie sprawiało. Tyle co ja już się najeździłem. Ja co tydzień czy co dwa jeszcze po okolicy i tyle. W sierpniu pociągiem do Świnoujścia. No ja niestety na wakacje nie jadę pociągiem, jednak wolę samochodem jeździć. Jednak można więcej bagaży wziąć. Zresztą pociągiem ja bym nie mógł na wakacje jechać, jak już to samolotem. Pociągiem dałem chyba, nie wiem, 50 godzin.
wyliczenie całej jazdy tania. A dalej mówię, jakby nie honoracja, to chyba... Co to się stało, że to się na niebie zrobiło takie jasne? Coś zepsuło. No nie mówię, ja tu z 50 godzin bym musiał pociągiem, żeby tu jechać tam, gdzie chcę. W samolocie drogą, bagażem drogi. Jak chce się coś więcej zabrać, pełna kontrola. A samochodem to jednak pyki, miejsce. Samochodem tylko 20 godzin. Podziwiam za wytrwałość i chęci. Naprawdę podziwiam. Nie chciało, szczerze mówiąc, iść specjalnie czekać, aż pociąg przyjedzie, który mi da nie mam jechać. No szczerze mi naprawdę samo zaparcie. Przebyłych na transmisji na żywo, bo widzę, że no, przebyło jeszcze parę osób. Ograniczenie do 100 na godzinę będzie. Zotyczny nazywa Świna Karsibur. No i tutaj ja nawet nie wiem, co to jest. Takich to ja nawet na oczy nie widzę. Przyjechali 5 minut, nie 4 minuty przed czasem na wówkę. I nie chcą nas wpuścić.
Dobra, i stoimy. Nie muszę pantką. W uczelnicach chodzą po włoski, niż jeżdżą w weekendy połączone ze sobą trzy impulsy. A to jest całkiem możliwe. Przy zapotrzebowaniu na pociągi? Chociaż to mnie kiedyś jechałem pociągiem z Gdyni do Władysławowa. Z Gdyni na Hel on jechał. Całą trasę miał. No i był tak załadowany do ziemi. Jechało tylko jedno SA-133 bodajże i jeden wagon. A było tak zapchane, że ludzie nie mieli gdzie wsiadać. Po prostu ludzie zostawali na peronach. Po drodze. Nie mieli gdzie wsiąść. Jakiś pociąg tu widzę też jedzie. Też ładnie zawczasu hamuje. Dobra, no już za minutkę powinni się być. Właśnie, wpuszczają. Wysoki ton syreny, informacje o odjeździe. Pełna moc. Za sobie ustawimy tempomat na tą stówkę. To na razie ma być stówka. Stówką mamy jechać. No dobra. To wejdziemy stówką. Skoro tak czarno. Chociaż dobra muzyka leci. To jest 70. To się zaczyna. I to się kończy. I tu na zamrod jest. Aha. No to przyspieszamy. Stówki zaraz do 160. Ustawiamy.
samochodem będzie ciężej, bo jednak 9 wagonów. Podróżującej pociągami weekendy Intercity do części jest taka, że zawsze się zbliża po 70-120 minut. Do tego to nawet nie wiedziałem. Ja nie lubię opóźnień pociągów, no i tak samo nie mam 7 minut opóźnionych, ale 6 to nie podoba. Kiedyś jechałem, miałem czasu na przesiadkę 12 minut. Gdy się stresowałem, bo było opóźnienie 7 minut. Jedna stacja docelową dojechała o czasie. A jeden następny pociąg, do którego miałem wsiadać, było opóźnione o całe 30. W sumie i tak bym zdążył na przesiadkę i tak. No ale cóż. Człowiek wszystkiego nie przewidzi. Że pociąg, który ma być podstawiony na danej stacji, będzie opóźniony o 30 minut. Cóż, no to i wygląda PKP. Wyprzedaj skład towarowy. Bo i nie, bo i tak będziemy hamować. Nadmorskiego wyjechał na plus 60, dostał 30 minut na przepuszczeniu ręki na stacji oraz Iskra z Kołobrzegu, który marsz zjedzie 90 km na godzinę. A widzę zielone, że się świeci. Dobra. To jedziemy, nie? Nas teraz towarowy będzie wyprzedzał. Bo on też ma zielony. Ja zwolniłem bardziej od niego. Czubak. Czy nie wydłużenie normy kurortu? I pewnie dlatego, bo do tego kurortu nadmorskiego pewnie dziś pociągi jeżdżą na wąskie tory. To znaczy wąskie, no jednotor pewnie.